Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam kilka nowych ciekawostek z mapy Fortnite. Sezon 8 jest pełen nowości. Z taką ilością zmian naturalnie zawsze pojawi się parę błędów. I w tym sezonie doczekaliśmy się szczególnie zabójczych błędów. Przez pewien czas po ostatniej aktualizacji na mapie była niewidzialna pułapka natychmiastowej śmierci. Co zabawne, była ona na noży przy zgubnych ziemiach. Wystarczyło przejść obok tego kamienia, aby zostać od razu wyeliminowanym z gry. Teraz to już na szczęście nie działa, ale zanim to było naprawione, Fortnite na swoim Twitterze zostawiło posta strzegącego przed nożem i widelcem przy zgubnych ziemiach. To jednak nie była jedyna taka niewidzialna pułapka. Jeden z użytkowników Reddita wstawił film prezentujący nowy, niewidzialny punkt eliminacji. W tle widzicie teraz urywek jego nagrania, jak wykonuje się ten bolesny trik. To niewidzialne coś, co powoduje, że zostajemy wyeliminowani, ma bardzo małe pole rażenia. Więc nie ma się czym aż tak przejmować. Po prostu dopóki to nie zostanie naprawione, nie ocierajcie się o ścianę w tym miejscu. Poza tym po ostatniej aktualizacji zaszła też mała zmiana na mapie, ale już taka normalna. Kamienna para, która kiedyś spokojnie sobie żyła na górkach w począcej puszczy, teraz jest w połowie zakopana w ziemi. Ja już myślałem, że to koniec, jednak po ostatniej aktualizacji Pan Kamień i Pani Kamień zmienili swoją pozę na taką, która wygląda jakby się wygrzebywali ziemi. Nie. W temacie takich mniejszych ciekawostek na mapie, to całe i zdrowe okazały też się kamienne głowy sezonu 5. W lesie w cieniu przy leniwej lagunie odpoczywają sobie dwie kamienne głowy w czarnych przeciwsłonecznych okularach. Zauważyłem też, że niedaleko nad tym wodospadem jest drewniana trampolina i ona działa, ale bardzo słabo. Nie da się skoczyć znacząco wyżej, a miejscem lądowania jest płytki strumień wody. Zaraz, co? Ale takie same trampoliny są też na statku pirackim i warto wiedzieć, że kompletnie nie wyleją one obrażenia od upadku, jeśli na nich wylądujemy. A w temacie nagród w kardecie bojowym, to kluczownik jest jednym z reaktywnych skinów w tym sezonie. Tak samo jego cały zestaw ubioru. Wzory na jego lotni na przykład zaczynają świecić, gdy zapadnie noc. Tak samo jego zbierak oraz przyczepione klucze. Sprzęt na plecy tej postaci wyróżnia się tym, że tym więcej skrzynek otworzymy, tym bardziej się otwiera. Zobaczcie sami. Krąży też teoria, że kluczownik może posiadać klucze do ostatniego zamka Króla Ognia lub kłódki postaci Lux, co w przeszłości byłoby powiązane z ostatnimi stylami tych postaci. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.